Witam Państwa serdecznie. Piotr Szatkowski, Kryminalna Polska, to jest program Przesłuchanie, a dziś moim i Państwa gościem jest Robert Owczarczyk. Witam Cię, Robert. Witam Cię bardzo serdecznie, Piotrze. Witam Państwa. Robert, znalazłeś się tutaj, ponieważ zostałeś oskarżony o udział w uprowadzeniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyli tak naprawdę porwaniu dla okupu, tak? Tak jest. Z akt wynika, że znalazłeś się w jednym samochodzie z osobą uprowadzoną, rzekomo uprowadzoną. Opowiedz mi, jak do tego doszło. Wyglądało to w taki sposób, że tego dnia wracając z Wojskowej Komendy Uzupełnień, spotkałem na mieście swojego kolegę, który zapytał się mnie, co robię i czy nie chcę jechać z nim obejrzeć jakieś tam auto. Zgodziłem się, ale najpierw poszedłem zostawić do mieszkania swoje dokumenty. W aucie znajdował się też drugi mężczyzna, którego nie znałem. Nic nie wskazywało na to, żeby ta nieznajoma osoba była przetrzymywana siłą w tym samochodzie. Podczas podróży były normalne rozmowy, jak to między mężczyznami, jak facet z facetem. Dokładnie tak, jak to między mężczyznami. Podczas tej podróży, gdzie jechaliście oglądać auto, doszło do wypadku. Ten wypadek jest kluczowy. Mógłbyś o tym trochę opowiedzieć? No dokładnie. Podczas podróży w pewnym momencie doszło do wypadku drogowego i z racji tego, że kierowcy nie mogli się dogadać ze sobą, została wezwana policja. Wtedy ta osoba, która była z nami w samochodzie, powiedziała... Ten rzekomy poszkodowany, tak? Tak jest, dokładnie. Powiedziała, że ma problemy z prawem i nie chce mieć kontaktu z policją i dobrowolnie oddaliła się z miejsca wypadku, tak? Po prostu nikt mu tego nie zabronił. Po kilkunastu minutach przyjechała policja, sprawca wypadku został ukarany mandatem, a ja zostałem spisany jako świadek kolizji, tak? I chciałbym jeszcze tutaj zaznaczyć, że ja z tego miejsca, jak to się mówi, w wypadku, nie oddaliłem się. Czyli nawet gdybyś był rzekomym porywaczem, to miałeś okazję uciec, tak? Dokładnie, tak, tak. Nigdy więcej nie miałem już z tym człowiekiem kontaktu. To zdarzenie miało miejsce w kwietniu 2015 roku. Wróćmy jednak do tematu wojska, bo to też gdzieś tam w dalszej całej tej historii ma jakieś znaczenie. Opowiedz mi właśnie, jak to było z tym wojskiem, bo ty wtedy po tym zdarzeniu dostałeś się na służbę. Tak. Miesiąc później poszedłem na szkolenie przygotowawcze do zawodowej służby wojskowej. Po ukończeniu szkolenia starałem się do zawodowej służby wojskowej jednocześnie do dwóch jednostek. Do RCI Warszawa i do oddziałów specjalnych Wojska Polskiego. W pierwszej kolejności dostałem się do RCI Warszawa i podczas pełnienia już tam służby zawodowej w tej jednostce byłem rekrutowany również do jednostki specjalnej. Okej, czyli będąc już w jednej jednostce, jednocześnie trwała rekrutacja do jednostki specjalnej Wojska Polskiego. Tak, tak? Na jakim etapie była wtedy ta twoja rekrutacja? Bo to jest też dość istotny element. Moja rekrutacja była na etapie prowadzenia wojskowego wywiadu środowiskowego. Wcześniej zdałem egzamin sprawnościowy na bardzo wysokim poziomie, tak? I po prostu dalej ta rekrutacja w stosunku do mojej osoby trwała. Po dwóch miesiącach jednak od tego wywiadu środowiskowego, tu już przeskakujemy trochę do roku 2017, dostałeś jednak dziwny telefon. Tak, dokładnie. Po około dwóch miesiącach od tego wywiadu otrzymałem taki właśnie telefon w sprawie ponownego przeprowadzenia wywiadu. Zdziwiło mnie to bardzo, że osoba, która dzwoniła, nalegała, żeby odbyło się to właśnie tego samego dnia. Gdy w porze wieczornej przyszedłem na omówione spotkanie, które miało się odbyć w moim mieszkaniu, przed klatką spotkałem pięciu funkcjonariuszy policji. Dwóch było w mundurach, a trzech było ubranych po prostu tak cywilnie, tak? Czyli zamiast kogoś wojskowego była tam policja, tak? Tak. I skądś jest. Ta policja wiedziała, że było już wcześniej prowadzone ten wywiad środowiskowy. Dokładnie. Wobec Dokładnie. Tej osoby. Co się tak stało jest. Dalej? Gdy wyszliśmy na górę, okazało się, że nie są w sprawie wywiadu, a jakiegoś porwania. Przeszukali całe mieszkanie, ale nic nie znaleźli, tak? Ja nie miałem, jak to się mówi, żadnych wcześniej konfliktów z prawem, nie robiłem rzeczy żadnych niedozwolonych, i po prostu taki był skutek, że policjanci nic nie znaleźli. Jeden z funkcjonariuszy powiedział, po zakończeniu tego przeszukania, powiedział, że to, że nic nie znaleźliśmy, to nie oznacza, że ci zaraz kilograma nie wyciągnę. I to, że na ciebie nikt nic nie powiedział, to nie oznacza, że jeszcze nie powie. No i poinformował mnie, że bardzo korzystnie dla mnie będzie współpracować z nimi. No i później zostałem zatrzymany i następnego dnia zostałem przewieziony do prokuratury, gdzie przedstawiono mi zarzuty, tak? Do twojego zatrzymania doszło w Warszawie, tak? Natomiast do prokuratury zostałeś przewieziony
do Lublina. Czego się wtedy od prokuratora dowiedziałeś? I wtedy dowiedziałem się, że znajomy, z którym 2 lata wcześniej jechałem oglądać samochód, został zatrzymany i oskarżony do spraw narkotykowych oraz do rzekomego porwania. Do porwania mężczyzny, który jechał wtedy z nami w aucie. Wtedy, gdy doszło do tego wypadku, tak? Tak jest. Powiedz mi, jak zachowywał się prokurator podczas tego twojego przesłuchania pierwszego? Prokurator wypytywał mnie na temat tych spraw narkotykowych, o których nie miałem pojęcia, oraz na temat osób, z którymi wcześniej również nie miałem żadnego kontaktu, no i nie miałem na temat tych osób żadnych informacji. Miałem również odczucie, że prokurator próbuje wymusić na mnie zeznania, które by miały obciążyć wcześniej wymienione przez niego osoby. Czyli takie standardowe zachowanie prokuratury, jak w większości spraw, docisnąć i może coś powie, tak? Dokładnie, zgadzam się z tobą. Gdy jednak mu się to nie udało, to zaczął straszyć mnie długoletnim więzieniem za udział w rzekomym uprowadzeniu. Próbowałem powiedzieć coś na ten temat, ale za bardzo narzucał mi swoją wersję wydarzeń. Gdy zorientowałem się, że dalsza rozmowa z nim nie ma sensu, odmówiłem składania dalszych wyjaśnień, tak? No, czyli postąpiłeś bardzo dobrze. Dokładnie. Prokurator zareagował na to wnioskiem o moje aresztowanie. W konsekwencji tego spędziłem w areszcie na oddziale dla niebezpiecznych prawie 6 miesięcy. Podczas pobytu w tym miejscu poznałem kulisy tej sprawy, przeczytałem zeznania pokrzywdzonego i byłem w szoku. Po 2 latach przypomniał sobie, że był uprowadzony. No, byłeś w szoku, jak mi opowiadałeś. Co w takim razie przeczytałeś w tych zeznaniach pokrzywdzonego? Z zeznań pokrzywdzonego wynika, że grupa około 10-15 osób uprowadziła go ze stacji benzynowej. Był przetrzymywany, ale sam nie wie gdzie, nawet nie wie ile dni tam był. A za jego uwolnienie żądano okupu w wysokości 50 tysięcy złotych. I teraz dochodzimy do najważniejszego. Skąd ja się w tej całej sprawie wziąłem? Według tego człowieka wyjazd sprzed 2 lat w sprawie oglądania samochodu miał być wyjazdem po część okupu. Jak zeznaje sam pokrzywdzony, co wynika też z akt, nie był podczas tego porwania ani skrępowany, miał również przy sobie telefon komórkowy, swobodnie z niego korzystał, tak, kontaktował się z różnymi osobami, co więcej, miał możliwość ucieczki tak naprawdę no, w wielu chwilach, w wielu momentach, no choćby w tym momencie, jak przyjechali po ciebie, spod bloku cię zabierali, jadąc oglądać, żebyście pojechali obejrzeć ten samochód, nie? Jak myślisz, dlaczego nie powiadomił policji, nie poprosił SMS-owo swojej kobiety, kolegów, kogokolwiek, żeby powiadomić policję, że jest uprowadzony? Dla mnie to jest bardzo proste. To nie było porwanie. Twierdzi, że miał kontakt telefoniczny ze swoją kobietą i kolegami. Dlaczego nikt z tych osób nie poinformował organów ścigania? No właśnie, pytanie, czy i on ich w ogóle poinformował, nie? To jest też taka kwestia dość ciekawa. I tego typu niejasnych zachowań tego rzekomego uprowadzonego jest wiele. No i jak również, jeśli mieli wiedzę jego koledzy, jego kobieta, nie zrobili nic z tą wiedzą, tak? On mógł się uwolnić, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, ale tego nie zrobił. No to jest kuriozum. Ja bym w każdej chwili próbował się uwolnić, a przede wszystkim w momencie tego wypadku nie uciekałbym, skoro została wezwana policja, od razu policji bym powiedział, tak? No, tak. On tam stwierdził, że ma konflikt jakiś z prawem, no i się musi schować, swobodnie sobie odszedł, nie? Nie było tam przytrzymywania go, jakiegoś nakłaniania do tego, by pozostał w tym aucie. No i należy też podkreślić, że jego zeznania, które wielokrotnie, chyba trzykrotnie składał, różnią się od siebie. Różne wersje w różnych zeznaniach podaje i w żadnych nie ma odpowiedzi na te pytania, które tutaj sobie zadajemy, które tutaj padają. Z protokołu wynika, że był przesłuchiwany co najmniej 3-krotnie i nie mam pojęcia dlaczego ani policja, ani prokuratorzy nie zadali mu takich pytań. Aczkolwiek podczas składania wyjaśnień odmówił parę razy odpowiedzi na trudne pytania, które po prostu obaliłyby jego wersję wydarzeń. Tak, no ja widziałem tam w aktach bardzo często jest, że nie odpowiem na to pytanie, tak? No, czyli coś tutaj
ma do ukrycia jednak. No, gdyby organy ścigania zadały sobie trud i drążyły do odpowiedzi na te pytania, to być może nie siedziałbyś tutaj ze mną dzisiaj w studio, a przede wszystkim nie trafiłbyś do aresztu tymczasowego, który pokomplikował zarówno te twoje życie osobiste, jak i przede wszystkim... może nie przede wszystkim, ale i zarówno osobiste i zawodowe życie zostało twoje skomplikowane, legło w gruzach, można powiedzieć. Zgadzam się z tobą, Piotrze, w 100%. Po opuszczeniu aresztu i powrocie do służby byłem w złym stanie psychicznym. Oczekiwałem pomocy od swoich przełożonych i psychologa wojskowego, a w zamian dostałem stek dodatkowych obciążeń. Z racji, że moją sprawę połączono ze sprawą zorganizowanej grupy przestępczej, którą to zresztą prokurator stworzył i oskarżył o handel narkotykami na podstawie zeznań skruszonego przestępcy. Moich przełożonych interesował bardziej wątek narkotykowy niż wątek rzekomego uprowadzenia, z którym de facto nie miałem nic wspólnego. Jedynym ogniwem, które łączy te dwie sprawy ze sobą, jest kolega, z którym pojechałem oglądać samochód. Czyli tylko poprzez ten jeden fakt prokurator podłączył cię pod zorganizowaną grupę przestępczą, tak? Tak jest. Robert, odnośnie wojska jeszcze, ja tutaj zapoznałem się z twoją opinią, która jest wystawiona przez jednego z twoich przełożonych. Pisze on o tobie... w samych superlatywach, podkreślając, że wszystkie egzaminy wzorowo zdawałeś, zaliczyłeś je na bardzo wysokim poziomie, a po zdaniu egzaminu sprawnościowego zostałeś wyróżniony wojskową odznaką sprawności fizycznej. Jednak mimo tych twoich wysokich kwalifikacji i wzorowej postawy, żołnierza Wojska Polskiego zostałeś zwolniony. Dlaczego? Oficjalnym powodem była tak zwana likwidacja stanowiska służbowego. Mimo to, że robiłem wszystko, żeby godnie reprezentować Wojsko Polskie, poświęcono mnie, a nie kogoś innego, tak? Nie każdy podchodził do służby w wojsku w taki sam sposób jak ja. Jednak jak nie trudno się domyśleć, powodem jest sprawa karna, która toczy się przeciwko mnie, o czym otwarcie mówił komendant jednostki pułkownik Jurecki. Czyli de facto skreślono cię za to, że miałeś postawione zarzuty, a byłeś osobą nieskazaną, niekaraną. Gdzie tu zatem twoje konstytucyjne prawo do domniemania niewinności, które jest wprost wpisane w konstytucji? To pytanie powinno być skierowane moim zdaniem do pułkownika Jureckiego, który tak jak ja składał przysięgę wojskową. Ta przysięga wojskowa mówi m.in. o tym, żeby stać na straży konstytucji i honoru żołnierza polskiego, tak? Jakim żołnierzem zatem jest pułkownik Jurecki, jeżeli łamie konstytucję i przysięgę wojskową? Jakim jest człowiekiem, skoro bez żadnych skrupułów wykorzystuje swoją rangę wojskową do komplikowania życia innym? Na to pytanie niech sobie odpowiedzą ludzie sami, którzy przede wszystkim go znają. I niech on sam sobie odpowie też na to pytanie, tak? No, nasi widzowie niech też się zastanowią, Jakim musi być żołnierzem, żeby tak postępować. No ale poza tymi problemami zawodowymi zadziało się też dużo w twoim życiu prywatnym, osobistym. Co się stało? Dla niektórych znajomych, osób z mojej rodziny, okolicy, jak również części społeczeństwa, w jednej chwili szanowanego żołnierza stałem się zwykłym bandytą i porywaczem. Niektórzy ludzie mieli czelność nazywać mnie również mordercą, łącząc ze sprawami, które mnie nie dotyczą. Wiesz, jacy potrafią być ludzie. Tak, wiem. No poza kamerą mi tutaj opowiadałeś właśnie, że gdzieś tam w okolicy stała się jakaś sprawa, no to od razu pach, przyklepane tak. Przez społeczeństwo Robertowi, tak? Tak, tak. Przede wszystkim szukają sensacji. I mnie zaś osądzili, choć jeszcze nie odbyła się żadna rozprawa poruszająca temat porwania. Sąd skupił się w pierwszej kolejności na wątku narkotykowym. Apelowałem nawet do ministra sprawiedliwości, by przyspieszył i objął nadzorem moją sprawę, jednak bezskutecznie. No, miejmy nadzieję, że to się zmieni, ta twoja sprawa ruszy niebawem, bo chcesz, żeby to jak najszybciej ruszyło i do tego dążysz, ale chciałem jeszcze porozmawiać o czymś innym, bo mimo tej deprecjacji społecznej ta sprawa miała ogromny wpływ na twoich najbliższych. Tak, przede wszystkim najbardziej to wszystko wpłynęło na mojego tatę, który od początku wierzył w moją niewinność. Nieprzespane noce i ciągłe zamartwianie się poniekąd, moim zdaniem, doprowadziły tatę do choroby. Bardzo chciał doczekać momentu, aż sąd mnie uniewinni, no, lecz po prostu się nie doczekał, tak? Parę tygodni temu pochowałem tatę.
No, kondolencje tutaj, Robert, z powodu śmierci taty i tego, że nie mógł doczekać, aż zostaniesz sprawiedliwie osądzony i, no, moim zdaniem oczyszczony z tych zarzutów. Tata zawsze powtarzał, że jakby nie doczekał do tego momentu, to będzie mnie wspierał i pomagał z tamtej strony. I mimo, że nie ma go fizycznie tutaj ze mną, to ja czuję, jakby był cały czas obok mnie, tak? I poniekąd to daje mi też siłę po prostu, żebym tutaj przyszedł do tego studia i też mówił o tym wszystkim, tak? Daje ci to taką wewnętrzną moc, tak? Tak jest. Okej, Robert, ja chciałbym jeszcze wrócić do osoby pokrzywdzonej, tak ją tutaj nazwijmy, choć no obydwoje wiemy i z akt to wynika, że to uprowadzenie jest wymyślone, wyimaginowane. Jaka twoim zdaniem mogła być motywacja tej osoby pokrzywdzonej, żeby nas myślać po prostu, żeby, wiesz, na te papiery w prokuraturze naopowiadać głupot, przez co masz kłopoty, jakie masz? Zacznijmy od tego, że ten człowiek nie był osobą krystalicznie czystą. W dniu składania przez niego zeznań w sprawie karnej, która toczy się przeciwko mnie, odbywał karę pozbawienia wolności za paserstwo części samochodowych, jak i jednocześnie toczyło się wobec niego postępowanie w kwestii wyłudzenia kredytów, co jest moim zdaniem kluczowe w tej sprawie. Jak wynika z akt, pieniądze z kredytów, które rzekomy pokrzywdzony wyłudził, miały posłużyć do spłaty okupu, choć z akt również wyłania się całkiem inny obraz przeznaczenia tych pieniędzy. Uważam, że w ten sposób chciał on umniejszyć swoją winę na tych wyłudzeniach, licząc na łagodniejszy wymiar kary, tak? Prokurator bezkrytycznie przyjął jego zeznania. No, jak to w takich sprawach zazwyczaj bywa, tak? Prokuratorzy niestety wierzą nieraz w takie brednie, że masakra. Nie zweryfikował tak naprawdę niczego i w taki sposób znalazłem się na ławie oskarżonych pod zarzutem porwania dla okupu. Jakimi dowodami zatem dysponował prokurator, by posadzić cię na tej ławie oskarżonych? Tak naprawdę dowodu nie ma żadnego, bo nawet sam poszkodowany nie potrafi wskazać, kto i co mu zrobił. Na okazaniu nie rozpoznał nikogo. Jedynym dokumentem, przez który organy ścigania połączyły mnie z tą sprawą, jest notatka policyjna, o której wspomniałem na początku wywiadu. W notatce tej nie znajduje się żadna informacja na temat porwania. Poza słowami tego człowieka, prokuratura nie dysponuje żadnymi namacalnymi dowodami. Nie ma żadnego potwierdzenia, że w ogóle do jakiegokolwiek porwania doszło. No, w notatce nie może być nic o porwaniu, bo on się oddalił wtedy z tego miejsca, tak? Nikt go nie zatrzymywał, oddalił się, więc nie może tam być żadnej wzmianki o tym porwaniu. No, ale tak krótko podsumowując, prokuratura nie ma dowodu na sam fakt zaistnienia takiego zdarzenia jak porwanie, poza jego słowami, tak? Nie sprawdzono też, bo nie ma tego w aktach, nie sprawdzono logowań telefonu ani ciebie i innych oskarżonych, ani pokrzywdzonego, tego rzekomego. Nie zabezpieczono również nagrań z monitoringu ze stacji benzynowej, choć tak pewnie ich by nie było, ale nawet nie wystąpiono o to, bo to on po 2 latach sobie przypomniał dopiero, tak, o tym porwaniu. Nie wysłano nawet pisma do tej stacji benzynowej, czy do koncernu, który ją prowadzi, czy takowe nagrania są. Sama postawa, motywacja pokrzywdzonego też budzi tutaj ogromne wątpliwości. No, mimo wszystko prokurator wniósł akt oskarżenia, co moim zdaniem jest kuriozum, no, z tego też względu, że on nie poznaje w ogóle żadnego z oskarżonych w tej sprawie. Nie wie, kto go porwał, co go porwał, gdzie to wie, ale gdzie go przetrzymywano, nie wie. Natomiast, wiesz, no, dla mnie kuriozalną sprawą jest również to, że mimo, że się starałeś o, czy oczekiwałeś tak jakby pomocy od swoich przełożonych, to, no, nie podali ci oni ręki, a co gorsze, podłożyli nogę, tak to chyba ujmę, bezprawnie wyrzucając z tej pracy, nie? No, apelowałeś również do organów państwowych w postaci ministra sprawiedliwości, też jak grochem o ścianę. Władze polskie kreują się na obrońców osób uciśnionych i pokrzywdzonych, jak choćby przypadek z ostatnich dni, gdzie udzielono azylu białoruskiej olimpijce. Tak, tak, tutaj mówimy o Tokio, tak? Tak, gdzie, tak. Gdzie ona coś tam nagadała na swoich, że tak powiem, i tutaj, no, polska czy tam ambasada, czy premier, nie wiem jak to
funkcjonuje, udzielił jej azylu. Mhm. Co osobiście uważam za słuszne. Nie reagują jednak na sygnały od własnych obywateli, którzy zgłaszają przypadki pogwałcenia ich praw. Chciałbym z tego miejsca ponownie zaapelować do prokuratora generalnego, a zarazem ministra sprawiedliwości o objęcie nadzorem postępowania, które się przeciwko mnie toczy. Robert, ja w pełni popieram tutaj ten apel i jak najbardziej się do niego przyłączam, bo czytając tak, widząc tą sprawę, patrząc jak ona jest przeciągana, gdzie twój wątek nie jest podejmowany, to aż włos na głowie się jeży, na twoich może nie, bo ich nie masz, ale mam nadzieję, że minister Ziobro przyjrzy się tej twojej sprawie. No, ja bacznie będę to monitorował, będę chodził też na rozprawy, gdzie już ten wątek twój będzie poruszony. No jednocześnie, czego mogę ci życzyć? Przede wszystkim uczciwego procesu i sprawiedliwego wyroku. Dziękuję. Mam nadzieję, że następnym razem spotkamy się tutaj, gdy już będę oczyszczony z oczerniających mnie zarzutów. Robert, ja również tobie dziękuję, że przyszedłeś tutaj, że zechciałeś opowiedzieć o tej swojej historii, których tak naprawdę wiele, wiele w Polsce się dzieje. Nie każdy jednak o tym mówi, ale u nas takie historie właśnie są poruszane. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i do zobaczenia tutaj w lepszych okolicznościach. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję, a Państwa zapraszam do oglądania, udostępniania tej patologii polskiego wymiaru sprawiedliwości.